Idę. Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj inaugurujemy niezwykle ważną dla nas, ale przede wszystkim dla Polaków nową akcję. Akcję pod hasłem Agrokluby Platformy. To będzie forma bezpośrednich spotkań, chyba dzisiaj z najbardziej obok przedsiębiorców, takich klasycznych, oszukaną grupą przez rząd premiera Morawieckiego i pana Kaczyńskiego. PiS zaorał wieś. To nie jest pusty slogan, to jest określenie rzeczywistości. Wśród rolników i ich rodzin wrze. Rząd ich ignoruje, rząd nie chce z nimi rozmawiać. Zamiast propozycji zalewają nas jakimiś zastępczymi tematami. Straszą, szczują, proponują ludziom igrzyska zamiast chleba. Dlatego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska w poczuciu odpowiedzialności rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami wsi, z rolnikami. Chcemy z nimi właśnie rozmawiać o chlebie, o tym przysłowiowym, ale właśnie też o tym prawdziwym chlebie, o tym, jaki jest kryzys na rynku zbożowym, na rynku trzody, na rynku mlecznym. Tych problemów można by wymieniać bez końca. Dzisiaj zaczynamy na Zamojszczyźnie, przed nami Podkarpacie, Podlasie, Mazowsze i wiele innych regionów. Dzisiaj ruszamy, zatrzymujemy się tak naprawdę w dniu wyborów. Przed nami wiele wyzwań, wiele rozmów, ale jesteśmy do nich znakomicie przygotowani. Szanowni Państwo, od dawna spotykamy się na obszarach wiejskich z przedstawicielami obszarów wiejskich, ale te agrokluby są przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców obszarów wiejskich i dla rolników. Mamy dla nich ciekawe propozycje, chcemy też ich wysłuchać. Chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje ze zbożem, dlaczego kłamstwa PiS-u są tak często powtarzane, dlaczego obiecywane miliony nie płyną i dlaczego miliony ton zboża nie wypływają z Polski. Chcemy też porozmawiać o problemie trzody chlewnej. Jedziemy na Zamojszczyznę, ale i też będziemy w Lubelskim. Lubelskie to miejsce, gdzie znowu pojawiły się nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń. Zabito w ciągu 10 dni ponad 3000 świń. Chcemy porozmawiać o tym, dlaczego nieudolna walka z afrykańskim pomorem świń oraz działania rządu spowodowały, że mamy największy kryzys w trzodzie chlewnej od II wojny światowej, że mamy najmniejsze pogłowie, a większość naszych świń pochodzi z Danii. Chcieliśmy także porozmawiać o tym, co jeszcze najbardziej gnębi rolników, po prostu ich wysłuchać, porozmawiać i przedstawić swoje propozycje. Szanowni Państwo, agrokluby, platformy to dobry pomysł na to, żeby porozmawiać uczciwie, szczerze z naszymi rolnikami we wszystkich regionach w Polsce. Będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, że w dobie kryzysu, który został wywołany przez rząd PiS-u, jedyną odpowiedzią rządu jest to, żeby stosować dopłaty. A to dopłaty do zbóż, do nawozów, do paliwa rolniczego. Ale rolnicy sami twierdzą, że jednorazowe dopłaty nie rozwiążą problemów, które trzeba rozwiązywać w perspektywie długofalowej. I o tych problemach chcemy też rozmawiać. Poza tym zwracamy też uwagę, że sytuacja na wsi, w gospodarstwach jest niezwykle trudna. Z uwagi na to, że opłacalność produkcji maleje, likwidowane są stada świń w gospodarstwach rolnych. Przypomnę, że mamy w tej chwili około 50 tysięcy stad, z 250 tysięcy stad świń w roku 2015. To pokazuje skalę zaniedbań i to pokazuje, że rząd PiS-u tylko i wyłącznie ogranicza się do działań, które mają rozwiązać problem na krótką metę. My takiej polityki nie akceptujemy. Chcemy, żeby to były rozwiązania długofalowe, dające nadzieję na to, że na rodzinnej ziemi można produkować żywność i także utrzymywać się z własnego gospodarstwa. Ta rozmowa będzie dla nas bardzo cenna, zwłaszcza w tym czasie, kiedy jesteśmy w trakcie spotkań przedkampanijnych. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy tak naprawdę w przededniu żniw i to, czym rolnicy powinni się zajmować teraz, to tym, czy ich maszyny są na to przygotowane, czy dopisze dobra pogoda. A niestety wszyscy na wsi myślimy o tym, co będzie dalej. Czy poradzimy sobie z tymi wszystkimi problemami i kłopotami wywołanymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego cieszę się, że taka inicjatywa jak Agrokluby rusza wreszcie w Polskę.
Będziemy wszędzie i każdy, komu zależy na losie polskiej wsi i losie polskiego rolnictwa, zapraszamy do wspólnych rozmów, do próby znalezienia rozwiązań, też do porozmawiania o wszystkim, z czym zmaga się obecnie polska wieś. Zaczynamy na wschodzie naszego kraju, ale będziemy wszędzie i zachęcam każdego rolnika, mieszkańca wsi, samorządowca z małych miejscowości, aby przyszli na agrokluby i porozmawiali. Jeżeli są pytania w przedmiocie konferencji, bardzo proszę. Jeżeli nie, to dziękuję, a my pakujemy się do samochodu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja wezmę plecak. Thank you.